przyjemność w imieniu Biblioteki Publicznej w Rogoźnie przywitać panią Joannę Krzyżanek, z którą spotykamy się tutaj dziś z okazji Dnia Braci, ale na początek kilka słów o pani Joannie. Joanna Krzyżanek pochodzi z Poznania. Jest autorką książeczek dla dzieci najmłodszych, które oprócz niewątpliwego uroku i ciekawych historyjek oferują czytelnikom również wiele cennych rad, uczą czytać, pisać, a także wprowadzają w świat gotowania. Ale zanim pani Joanna wprowadzi nas w swój knedelkowy świat, mamy dla pani kilka pytań. Podstawowe pytanie dzisiejszego dnia. Czy ma pani brata? Tak, tak i tak, bo ma ich aż trzech. A skoro ma pani brata, to zapytam, jak wspomina pani dzieciństwo u boku prawdopodobnie młodszych braci, tak? Tak, wszyscy moi bracia, czyli Piotr, Krzysztof i Bartosz są młodsi. Całe życie, jak byłam dziewczynką, to marzyłam o tym, żeby to byli starsi bracia. No ale nie miałam ani czarodziejskiej różdżki, ani to było po prostu niemożliwe, żeby oni nagle moimi starszymi braćmi byli. Nawet nie wiem dlaczego. Ale bardzo marzyłam o tym, żeby mieć starszych braci. Teraz, kiedy jestem dorosła i oni również, to teraz czuję tak, jakbym miała trzech starszych braci, a ja nadal taka psotna młodsza siostra. Chyba troszkę o taką opiekę chodzi też, nie? Właśnie jeśli chodzi o tego starszego brata, żeby poczuć takie męskie wsparcie być może. No, ale mieliby też kolegów. Ach, a to druga sprawa. Ale teraz odczuwam to ich opiekę. O. A proszę powiedzieć trzy słowa, takie pierwsze, które się nasuwają na myśl, kiedy właśnie myśli pani o swoich bracie. To jest domek, zaraz wyjaśnię, i gęsia skórka. To można potraktować jako łączne te trzy. Domek dlatego, że oni latem, a mieliśmy bardzo duży ogród, budowali domki właściwie z wszystkiego, co można było znaleźć w ogrodzie. Podziwiam cierpliwość mojego taty, który pozwalał rzeczywiście chłopakom budować te domy z wszystkiego, czyli i koce, i gałęzie. Budowa takiego domu w ogrodzie zajmowała no przynajmniej tydzień, a potem zabawa pół godziny. Okazało się, że zabawą było właśnie budowanie, tworzenie tego domu, a były te domy przepiękne, bo były i wejścia, i labirynt korytarzowy. Potem oczywiście mogłam wejść ja i zajmowałam się urządzaniem wnętrza. Ale uwielbiałam też dach w tej części pierwszej domu, który był zrobiony z folii. I pamiętam, i jeszcze były podziurkowane. I to było fajne, bo to miało być, że on ma oddychać ten dach, ale kiedy zaczęło padać, to już takim dachem nie sprawdził. A drugie te słowa, które pani pytała, to gęsia skórka. Trochę to ma pewnie związek z Walerką, ale moja babcia, kiedy my siedzieliśmy w ogrodzie, a jeszcze mam młodszą siostrę Małgosię, więc jak było pięcioro w ogrodzie, to babcia pewnego dnia zawołała, z tego co ja przynajmniej pamiętam, zawołała, że za chwilę będzie podwieczorek i będzie gęsia skórka. I pamiętam, że ja się przeraziłam, a moi bracia powiedzieli, jejku, jak, gęś? Pieczona, a nie obiad? Ja pamiętam to jako... No coś takiego, co spadło na mnie, jakby nagle hipopotam usiadł. No byłam przerażona, jak moja ukochana babcia mogła oskubać jakąś gęś i jeszcze podać wnuczętom. No i trwało to dość długo. W końcu babcia wyniosła talerzyki, a na talerzykach była kasza. Myślałam, że galaretka. Kasza mama. I ona, kiedy jest już taka chłodniejsza, rzeczywiście wygląda jak gęsia skórka. No i od tamtego, właśnie u nas już się nie mówi kasza mama, gęsia skórka z cukrem, z sokiem malinowym. Ale pamiętam, że wtedy się śmialiśmy i jak się spotykamy, to wszyscy o tej gęsiej skórce pamiętamy i to wspominamy. Tych przygód z braćmi było tak dużo, że...
No właśnie, jakieś anegdotki jakieś tutaj z braćmi związane? No, podmiana cukru solą to myślę, że to już... Standardowa w każdym tak, domu. Tak, to jest wszędzie. Ale to tak troszeczkę złośliwie było, czy tak po prostu przypadło? Nie, oni chyba, no oczywiście, że złośliwie. Oni chyba czekali z radością, jak to będzie, kiedy ja rzeczywiście taką filiżankę no, wypiję całą, przełknę ten łyczek jeden, drugi, trzeci. Ale nie pamiętam takich przygód, które byłyby niebezpieczne. Albo też dzieci, jak coś budują, to może nie myślą, że jest to niebezpieczne. Podziwiam moich rodziców, którzy nam na te wszystkie zabawy pozwalali, szczególnie braci, bo myślę, że moje były bardziej uporządkowane zabawy. I moje siostry, bo miałyśmy też taką turkusową szopę zrobioną, która jeszcze potem występuje w jednej z bajek, gdzie tato przeznaczył, miał właśnie taką wybudowaną drewutnię, a my to nazwałyśmy klubikiem. No i tato wszystko wystawił ze środka i my tam chyba miesiąc czy dwa spędzałyśmy. Potem moi bracia też. Ojej, jak fajnie się cofnąć. Czyli tato ogromne serce. Tak, podziwiam i jeszcze mój tato ma w ogóle cierpliwość. Ja nie wiem, jak nam pozwala na te wszystkie zabawy. Mama zresztą też. Pamięta taką zabawę, gdzie moi bracia byli klientami sklepu. Sklep zrobiliśmy w korytarzu, bo to była zima i to była drogeria. Więc zagracony cały korytarz, mnóstwo krzeseł, półek, właściwie wszystko w tej drogerii można było kupić i szczotkę i pewnie mąkę również. No i moi bracia byli i dostawcami, i klientami, a rodziców podziwiam, że oni przez te kilka dni oni bez przerwy kupowali coś w tym sklepie. I że im to w tym korytarzu nie przeszkadzało. Rzeczywiście. No ale tacy oni są. I teraz jak przyjeżdżają wnuczęta, to jest tak samo. Zresztą tato ma coś takiego w sobie, że on mówi, że tym wszystkim maluchom trzeba pokazać świat, który można poznać wszystkimi zmysłami. Także i otwiera lodówkę, żeby z zamrażarki wziąć tego lodu i dotykają te maluchy czegoś szorstkiego. Z babcią znowu niesamowite rzeczy robią, które nazywają wyprawami otwartych oczu. O, że babcia mówi, że wyruszamy i te maluchy nie wiedzą. Zresztą tak samo było, jak my byliśmy mali, bo mieliśmy super samochód. 5 dzieci, babcia Cecylia, tata, mama i maluch. I wszyscy się mieściliśmy w tym naszym maluchu. Mama lub tato wchodzili do nas do pokoju, w którym spałam z moją siostrą i też do pokoju braci i mieliśmy krótki komunikat. 5 minut, by zdążyć wyszorować zęby, założyć sukienkę czy sandały i pojawić się w ogrodzie. I wtedy okazywało się, że to jest czas, że wyruszamy w podróż. I to było często jezioro, czy jakiś las w bagażniku, już było wszystko przygotowane, bo to były te czasy, że nie można było kupić w każdym miejscu po drodze, więc był i ciepły placek. Czyli ci moi rodzice musieli o tej 3 pewnie wstać, żeby to wszystko przygotować. I nigdy nie zapomnę takiego garnka, który miał kwiatuszki dookoła, takie rzeczywiście maciupeńkie. I tam zawsze była gorąca kapusta. Nie wiem dlaczego. Czy witamina C? Ale słodka? Czy? Nie, właśnie taka naprawdę kwaśna, kiszona kapusta. I to zawsze z tym, zawsze podróżowaliśmy. Może zdrowo, nie wiem. Ale to były takie jednodniowe wyjazdy, czy na przykład na jakiś tam, nie wiem, tydzień? Najczęściej to były jednodniowe, bo jak już były dłuższe, na przykład jeździliśmy góry, to rodzice chcieli, żebyśmy rzeczywiście brali udział przygotowania. Co prawda zawsze było tak, zawsze, że kiedy znosiłam plecak, bo miałyśmy pokój na piętrze z moją siostrą i Gosia tuż za mną też z plecakiem, to mój tato mówił, no dobra dziewczyny, świetnie, to teraz jeszcze raz przejrzyjcie wszystko, co macie w tych plecakach i spróbujcie ułożyć ciut mniej. Bo my miałyśmy praktycznie wszystko. Na 2 miesiące. Tak, to czego nawet nie nosiłyśmy. Myślę, że po dwie zmiany sukienek. Więc zawsze musiałyśmy do połowy jednak zrezygnować i wypakować. Właściwie każdy dzień mogłabym tak zrelacjonować. Nie widzimy tutaj problemu, ale ja mam takie pytanie, czy właśnie w pani twórczości możemy też spotkać jakąś taką relację braci?
Znaczy relacje z mnóstwo, bo w wszystkich moich książkach występują dzieci i dorośli. Więc, dlatego też poszukując w ogóle na pomysł opisu w książkach, jak gdyby tego, tej rzeczywistości, bo ja nawet nie wymyślam, ja po prostu spisuję to, co dookoła się działo, dzieje i być może trochę wybiegam w przyszłość. Natomiast jestem takim rzeczywiście rejestratorem i dlatego stworzyłam miasteczko, bo stwierdziłam, że tam w tym miasteczku pojawią się te wszystkie relacje i sąsiedzkie, i domowe, i rodzeństwo. Ostatnio pisałam też taką bajkę, która się jeszcze nie ukaże, o współpracy, właśnie współpracy w rodzinie, między rodzeństwem. Nie rywalizacja, tylko współpraca. I też zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak to jest. Czy rywalizacja przysłania współpracę, czy one istnieją niezależnie, czy się uzupełniają. To jest bardzo trudne, szczególnie teraz w tych czasach, kiedy dzieciaki siedzą przed komputerami, nie mają tej rywalizacji klasowej, tylko no, przedziwne. No ale wracając do dzieci, jest mnóstwo tych relacji, jest rodzeństwo. To jest Lucia i Filip, którzy mają bardzo chrupiące i smaczne nazwisko, bo nazywają się Wafelek. No, a że Filip jest starszy, no to siostra starszy ma... brat. Tak, ma... A właśnie, może tak... Coś w tym jest. Ale rzeczywiście Filip się opiekuje swoją siostrą i zawsze mówi, że to jest jego ukochana młodsza siostra, ale... Ale i jest to ale. Ale, tak. No, ale jest rzeczywiście fajnym bratem. Są czasami przyszywani bracia, tak jak Cecylka mówi, że ma takiego przyjaciela, który jest właściwie bratem, to jest Antek, bez którego właściwie nie spędza ani jednego dnia. Jest też trzech braci. Może przeczytam kawałeczek? Oczywiście. Albo całość, kto wie. O trzech braciach, którzy pojawili się w księdze spraw ważnych, czyli to będzie coś ważnego. No myślę, że coś takiego, z czym my się spotykamy wszyscy w życiu, a na pewno jest to też, na pewno się pojawia w rodzeństwie. A wszystko się dzieje przy ulicy Morelowej. Mieszka tam pewna rodzina, która składa się z mamy, taty, babci, dziadka, trzech chłopców, czyli trzech braci i ołówka. I kimże ten jest ołówek? Ołówek to jest pies. I to najdłuższy pies w miasteczku. Po podwieczorku, czyli owocowej sałatce z miodem, Kuba wszedł do pokoju braci. Pomożecie mi zrobić namiot z koca? Od rana próbuję go ustawić, ale za każdym razem, zamiast stać, rozpłaszcza się na trawie. Trochę później, braciszku, odpowiedział Tadek, który właśnie poczuł moc w całym ciele, bo zjadł trzy magiczne wiśnie i przeszedł do drugiego etapu gry komputerowej. Kiedy przejdę przez etap szósty i wejdę na sam szczyt wieży Tromboluda, to przybiegnę do ogrodu i naprawdę, braciszku, pomogę ci zrobić ten namiot. Obiecujesz? Upewnił się Kubuś. No obiecuję, Kubusiu. Rzucił Tadek i zjadł kolejną magiczną wisienkę. A ja obiecuję, powiedział Radek, że gdy tylko mój tekturowy samolot nauczy się latać, zrobię ci namiot z sześciu koców. To będzie największy namiot w naszym miasteczku. W środku rozłożę materac, na którym wylądują trzy poduszki, obok postawię stolik, na którym będzie pudełko z całą górą owsianych ciastek. Obok stolika ustawię kosz z kilkoma butelkami lemoniady. Uff, naprawdę? Naprawdę? Ucieszył się Kuba, któremu oczy zaświeciły się z radości. Poziomkową też? Poziomkowej będą aż trzy butelki, potwierdził Radek, przyklejając drugie tekturowe skrzydło. Jeśli chcesz, Kubusiu, dodał jeszcze, to mogę zrobić także papierową dżunglę. Zebrę słonia i lwa, a potem bawić się z tobą mogę aż do wieczora. Ale ja mam fajnych braci, pomyślał Kubuś i poszedł do ogrodu, by razem z niebieskim pluszowym misiem cierpliwie czekać na Tatka i Radka. Dwa namioty, dżunglę, lwa, zebrę, słonia, owsiane ciastka i trzy butelki poziomkowej lemoniady. Czekanie okazało się krótsze od czasu potrzebnego, by zacząć się nudzić. Jestem, braciszku, powiedział Tadek, który przed chwilą był jeszcze w wieży Tromboluda, a teraz stał obok brata, który wyrósł spod grządki.
Robimy namiot? Upewnił się Kuba. Duży namiot! Zawołał Tadek i już po 35 minutach pod gruszą stał namiot w kratkę. W środku znajdowały się koce, kilka poduszek, dzbanek kompotu i dwie szklaneczki oraz warcaby. Mój piękny, ogrodowy krateczkowiec! Zawołał z radości Kuba i zakręcił się jak bączek tuż przed wejściem do namiotu. Jest taki fajny, że zaraz pęknę z zazdrości i z radości. Widzieliście, jak leciał? Zawołał Radek, przerywając zachwyty braciszka. Przeleciał nad grządkami z marchewkami oraz cebulami i wylądował na selerach. To mój najlepszy samolot. Chyba muszę trochę poprawić ogon, bo zauważyłem, że za bardzo przechylał się na boki, kiedy leciał. A mój namiot? Nieśmiało zapytał Kubuś. No, obiecuję, że zrobię go jutro. To będzie największy namiot w naszym miasteczku. W środku rozłożę materac, w którym wylądują trzy poduszki. Obok postawię stolik, na którym będzie pudełko z całą górą owsianych ciasteczek. Obok stolika ustawię kosz z kilkoma butelkami lemoniady. To będziesz miał jutro dużo pracy, zawołał tata. Obiecałeś mi też, że skosisz trawnik i wyszczotkujesz ołówka, dorzuciła mama, i posprzątasz garaż, dodał z końca ogrodu dziadek, a babcia dodała coś o pomalowanym krześle. I hał, hał, szczeknął ołówek, co znaczyło, że ów chłopiec obiecywał też coś psiakowi. Ciekawe, czy mój brat obiecał ołówkowi serdelki czy długi spacer? Zastanawiał się głośno. Kubuś. Radek poczuł się tak, jakby ktoś założył mu koszulkę z napisem obiecanki cacanki. Wziął samolot i pobiegł do swojego pokoju. Na karcie narysował plan spełniania obietnic. Wkrótce obiecanki cacanki zamieniły się w obiecanki dotrzymanki. I dodam na koniec, że pewien właściciel dużej fabryki czekolady powiedział, że lepiej obiecać komuś czekoladkę i mu ją dać, niż obiecać fabrykę czekolady i nigdy nie dać dla niej kluczy. Tak. Tak to jest, braćmi. No, to jest, ale ja myślę, że w końcu się zreflektował. Oczywiście, że na pewno pomógł i zrobili wspólnie ten namiot. Pewnie, ale między braćmi muszą występować wszystkie emocje. Oczywiście. Trzeba się troszkę pokłócić, żeby potem się też żeby była taka właśnie pogodzić. Zdrowa relacja. Tak. Nie? Bo jeżeli to jest cały czas takie słodzenie i wszystko jest na tak, to takie z czasem to się po prostu robi takie raz, że nudzi. Lubi sobie tam wbijać szpileczki. Tak, no więc właśnie, kto się czubi, ten się też no tak jak przy prawie w życiu, prawda? Dokładnie. I tylko słodkie kryształki, ale papryka i pieprz też i kwaśna kapusta. O, i kapusta. A, może to. A właśnie, jeżeli już tutaj mowa o przyprawach, to wiemy też, że w pani książkach znajdziemy wiele ciekawych, fajnych przepisów. I czy tutaj mogłaby pani na przykład zachęcić jakoś rodziców, żeby jak przygotowywać właśnie te wspólnie z dziećmi, nie? Bo też właśnie o to. To musi być przygoda. Kiedy ja nigdy nie myślałam, że ja się zajmę też przepisami w książkach i że tam będą smaczne przygody. Był to przypadek. Napisałam pierwszą książkę właściwie o babci i moich przygodach w domu. Była to bardzo grubaśna książka. Tam jest 100 bajek i kiedy wysłałam wydawcy, to wydawca powiedział, że pani Joasiu, jakie te bajki są smaczne. Bo rzeczywiście była bajka o drodze mlecznej, ale nie o tej nad nami, tylko tej, która wypłynęła z cysterny. Była też ta gęsia skórka, którą opisałam. Były budynie, były serniki. No i dyrektor powiedział, pani Jasiu, no tam trzeba coś dopisać. Oczywiście dopisać przepisy, ale wtedy w pokoju się zrobiło, był taki kulinarny bałagan, bo jak tutaj dołączyć do bajek? Jakoś się udało, dlatego powstały na przykład kluseczki z deseczki i wtedy też przy tych kluseczkach pomyślałam, że może tę kuchnię trzeba podzielić na kolory, bo my odsłaniamy przed dziećmi właściwie nie tylko bajki, ale też no, wszystkie kolory, które wokół nas istnieją, które są, kiedy układamy warzywa na przykład na talerzu. No, więc właśnie, ale myślę, że też kolory i smaki, bo z tego co wiemy właśnie pani na spotkaniach autorskich z dziećmi, tak samo tutaj zachęca warsztatami. Czyli rozumiem, że pani też gotuje, tak? Z tymi dziećmi? Czy przyrządza jakieś... Na ile to jest możliwe?
w danym miejscu, to przygotowujemy coś smacznego, zdrowego. Oczywiście traktując wtedy czy pomidory, czy chrupiące wafle, jako taki materiał plastyczny. Jak robiliśmy też kulinarne warsztaty do rodziny Wafelków, mimo że rodzina Wafelków w pierwszej książce mówi o dobrych manierach, a w drugiej o dziecięcych problemach, to właściwie można wygryźć z wafla literkę, ale można też zrobić kota, którego potem zjemy, jakkolwiek to brzmi. Można zrobić dom z wafli i też go schrupać. Myślę, że to jest też przyjemne na takie zadanie, jak są urodziny dzieci, organizujemy czasami w domach. Nie wiemy, jakie wymyślić konkursu. No wystarczy na stole ustawić stos tych chrupiących wielkich wafli. No to jest jak tektura. Wycinamy, ozdabiamy, dzieci mają niesamowite pomysły, ale to też się wiąże z tym, co robiła babcia, bo to chyba babcia Cecylia i potem oczywiście rodzice też, ale babcia by pokazała, że kuchnia to jest to miejsce, to jest wielkie laboratorium kulinarne. I kiedy miałam zaszczyt jako pięciolatka robić z babcią, tutaj w Wielkopolsce mówi się drożdżowe kluchy, pyzy, to nazywamy pyzami. Tak. Dlatego mówię, że miałam zaszczyt, że moja siostra trzylatka nie dostąpiła tego zaszczytu i spała. A że moja babcia tych kluch zrobiła ponad 100, bo nie tylko swoim córkom, tylko jeszcze sąsiadkom, to te kluchy były wszędzie. Na blatach, stołu, wyglądało to bajecznie. Jak królestwo. I potem moja babcia powiedziała, wiesz co, Joasiu, póki Małgosia jeszcze śpi, do ogrodu agrest będzie kompot. No i my poszłyśmy. Po powrocie do kuchni Gosia już w tym czasie wstała. No jak zobaczyła coś fantastycznego, mięciutkiego. No przecież to jest pożywka, żeby zacząć się świetnie bawić. Przystawiała sobie tylko pewnie stołeczek od jednej grupy kluch do drugiej i w każdej robiła taką konkretną dziurę. I ja byłam przerażona. Ja myślałam, że moja babcia podniesie głos. Mówię, Małgorzato, no, tak się nie robi. A moja babcia uśmiechnięta mówi, Małgosiu, zrobiłaś miejsce na sosik. No. I wtedy, ja to tak pamiętam, ale ona taka była. Po prostu wszystko. I to też się nie odczuwało, że babcia gotuje obiadkę. To była po prostu zabawa. A czy babcia Cecylka właśnie gotowała z panią i braćmi? Brać mi już bardziej mama. Jak gdyby w królestwie to więcej było pewnie nas, czyli Małgorzaty i Joanny i babci. Ale babcia nam stworzyła właśnie takie domowe przedszkole. Pani Joasiu, jako autorka przekazuje pani maluchom zasady dobrego wychowania oraz uczy pani najważniejszych w życiu wartości. Jakie to są wartości według pani? Z dobrymi manierami chyba jest łatwiej. Bo zawsze tłumaczę dzieciom, że one po to powstały, żeby nas nie ograniczać, tylko one nam po prostu ułatwiają życie. Czyli jak maszerujemy z wielkim torciskiem, to dobrze, że nikt na nas nie wpadnie, czy jak wsiadamy do autobusu, czy też z niego wysiadamy. Natomiast przekazywaniem tych ważnych prawd, ważnych spraw jest o tyle gorzej, że bardzo trudno mi rozmawiając z dziećmi, robić jak gdyby taki wykład, że będę teraz mówiła o tym, że to jest najważniejsze. Bardziej z takimi grupami, z którymi się spotykam częściej, to jak gdyby chcę pokazać poprzez bajki i przez swoje zachowanie, jak bym chciała, żeby ten świat wyglądał, że dzieci nas naśladują, tak, więc myślę, że próbuję tak żyć, żeby te osoby, które są ze mną gdzieś tam blisko, żeby mogły o tym porozmawiać. Natomiast zawsze tłumaczę to, co zawsze najbardziej, bardziej chcę, to żeby dzieci mówiły to, co w nich drzemie. Bo myślę, że dopiero wtedy mogę jak gdyby z nimi porozmawiać, zgłębić. Tak. I zawsze im mówię, że właśnie to traktowanie drugich osób musi być takie, jak ja bym chciała, żeby mnie też traktowano, że w życiu najważniejsza jest miłość, cokolwiek o niej myślimy i jak jakiekolwiek są jej, nie wiem, odnogi, bowiem ona, to też jest taka jedna opowiastka, w której właśnie mówi, że ta miłość jest najważniejsza i że nie można jej kupić, nie można jej ukraść, że można ją znaleźć,
ale jak już się ją znajdzie, to trzeba ją, o tak jak kawalerkę teraz, bardzo mocno przytulić, żeby nie uciekła jak przestraszona myszka i że ona pomaga właściwie we wszystkim. Jest to miłość do, właściwie do nie tylko do ludzi, ale także do zwierzaków, jakkolwiek to, to brzmi. Ale o tych sprawach ważnych jest bardzo trudno mówić. A takie mam pytanie, jak według Pani zachęcić dzieci do czytania? Nie zachęcać. O! Nie, tak naprawdę... Ale też i nie zniechęcać. Ale nie zniechęcać. Nie, oczywiście troszkę sobie teraz zażartowałam, ale jest to pytanie, które się pojawia właściwie po każdym spotkaniu, które prowadzę dla dorosłych. I to nie tylko dla rodziców, ale kiedy prowadzę zajęcia dla nauczycieli i nauczycielek, pojawia się i ja wtedy przyznaję, że nie wiem. Po prostu nie wiem. Ja próbuję to zrobić w taki sposób, że rozkochać ich w słowie, żeby biegał ich wzrok po wyrazach. Gdybym wiedziała, jak to zrobić, żeby zachęcić dzieci do czytania, to pewnie byłabym najbogatszą kobietą na świecie. Siedziałabym i wypisywała tylko recepty. Mm-hmm. Tomek to, Maciek to, Adaś, proszę tak. Ale nie znam, ale przełomowym takim wydarzeniem było to, jak po warsztatach podszedł do mnie kilkulatek, chłopczyk, który powiedział: proszę pani, co zrobić, żeby zaczęli czytać dorośli? O. I ja wtedy pomyślałam, Boże, co ja mówię? Ja tutaj cały czas mówię, czytajcie dzieci, a dorośli. I powstała maleńka książeczka o tym, jak pewnie nie mamy czasu, bo to ona ma 5 zdań. Mamy. Tak, bo ja przygotowałam się, bo to pytanie pada zawsze. A to była... I właściwie współautorem jest ów chłopczyk, bo tego nie wymyśliłam ja, tylko on jak gdyby mi dał pomysł na to, jak zachęcić dorosłych. Dlatego napisałam, że to jest książeczka o czytaniu. Opowiada to pewna dziewczynka, która ma na imię Lamelka i opowiada tak. Moja sąsiadka, pani Jula, nie lubi czytać. Twierdzi, że czytanie to strata czasu. Lamelko, czytanie to przeżytek. Często mi powtarza, zamiast czytać, oglądaj telewizję. Graj na komputerze i szalej na hulajnodze, albo nie rób nic. Siedź w fotelu tak jak ja. Przekonasz się, że to bardzo przyjemne. Byłoby przyjemniejsze, gdyby było z książką. Zachęcałam, ale bez skutku. Pewnego dnia pani Jula zaprosiła mnie na urodziny. Dała mi 3 prezenty. Dużą, średnią i małą książkę. Przyznaję, było to złośliwe. Bardzo pożyteczne prezenty. Dziękuję, Lamelko. Podziękowała gospodyni i natychmiast z dużej książki zrobiła podnóżek. Średnią podłożyła pod krótszą nogę chwiejącego się stolika, a najmniejszą zamieniła w klapkę na muchy. Potem zapaliła świeczki na bardzo cytrynowym torcie i już chciała je zdmuchnąć, ale zatrzymałam. Niech pani najpierw pomyśli marzenie. To nie ma sensu. Westchnęłam. Proszę mi przypomnieć, żebym powiedziała coś o marzeniu. Dobrze? I tak, tego nie ma w bajce. I tak się nie spełnią, dodała i smutna osunęła się na krzesło. A o czym pani marzy? Spytałam odważnie. Mam 3 marzenia, Lamelko. Zaczęła nieśmiało pani Jula. Chciałabym polecieć na żółtą planetę. Chciałabym zanurkować tam, gdzie pływają żółte ryby i chciałabym być przez chwilę maleńka jak krasnoludek i jeść śniadanie z owym krasnoludkiem w jego malutkiej chatce. A ty o czym marzysz, Lamelko? Spytała na koniec pani Jula. A ja o sporym kawałku bardzo cytrynowego tortu mlasnęłam. To niech się spełni twoje marzenie, powiedziała szybko sąsiadka, zmuchnęła płomyczki i podała mi duży kawałek kwaskowego ciasta. A teraz kolej na pierwsze pani życzenie. Zakomunikowałam, gdy zjadłam. Wyjęłam spod stołowej nogi średnią książkę i zaczęłam. Pewna Julka wsiadała do małej tekturowej rakiety. Czuła się w niej jak szprotka w puszce. Start! Zawołała i wystartowała. Wkrótce wylądowała na żółtej planecie. Ale tutaj jest pięknie. Westchnęła pani Jula. Usiadła na żółtej planecie, rozmawiała z żółtym ufolutkiem i piła cytrynową lemoniadę przez bardzo długą słomkę. A teraz spełni się pani drugie marzenie. Oświadczyłam, kiedy wróciłyśmy z żółtej planety. Zdjęłam nogę spod nóżka i zaczęłam czytać. Był sobie nurek.
Miał kombinezon, duże okulary i butlę tlenową. Należał do najbardziej tchórzliwych nurków na świecie. Pewnego dnia, trzęsąc się jak cytrynowa galaretka, wskoczył do wody. Nurkuje! Zawołała pani Jula i chwilę później podziwiała ławicę żółtych rybek. Najmniejsza podpłynęła do niej i ogonem połaskotała jej nos. A teraz spełni się pani trzecie marzenie. Szepnęłam, kiedy wypłynęłyśmy. Otworzyłam książeczkę, która przez chwilę była klapką na muchy i zaczęłam czytać. Tam albo tam była maleńka chatka, a w niej krasnoludek. Krasnoludek jadł śniadanie. Zapraszam do stołu, powiedział. Ale pan jest maleńki. Zaśmiała się pani Jula, siadając na maleńkim krzesełku przy maleńkim stole. Potem zjadła kukurydzianą babeczkę, wypiła herbatę z żółtej maliny i długo rozmawiała z krasnoludkiem, patrząc mu prosto w oczy. A mogłabym usiąść w kałuży z hipopotamem? Lub zamienić się w hrabinę z burzą loków na głowie? Spytała pani Jula tuż po śniadaniu krasnoludka. Tak, ale konieczna jest wizyta w bibliotece. Powiedziałam tylko i poszłyśmy. Książka to najwspanialszy przedmiot na świecie. Wystarczy ją otworzyć, by zostać rekinem, księżniczką, rycerzem lub dinozaurem. A kawałek koca, na którym siedzisz, może zamienić się w latający dywan lub łódź podwodną. I wtedy mówię, szczególnie wtedy, kiedy czytam dzieciakom w szpitalach, rzeczywiście nawet coś nas boli. Mamy jakieś troski, to wystarczy naprawdę kawałek, ten metr kwadratowy i ja, i książka. Ja nigdy nie polecę na księżyc, tak podejrzewam. Szczególnie, że chciałabym tam dolecieć na latającym dywanie. Ale dzięki książce mogę. Tak, i mogę tam nawet tydzień spędzić. I marzenia się spełniają dzięki książce. Pod warunkiem. Pod warunkiem. Nigdy nie rozumiałam jako dziecko, że kiedy jest tort, i są świeczki, i są płomyczki, to muszę pomyśleć marzenie, ale nie wypowiedzieć. U pani też tak było? Też tak było, też. No i to jest zaprzeczenie spełniania marzeń. Jak może się spełnić marzenie, o którym nikomu nie powiedziałam? Także u nas wszyscy w rodzinie wiedzą, że przynajmniej trzeba to marzenie szeptać. Bo tak się nie spełnią. I jak wpadłam na to w dzieciństwie, to zaczęłam i muszę powiedzieć, że wszystkie marzenia się zaczęły spełniać. Tak, zaczęły spełniać. I na przykład marzenie, które nazywa się karmelowe lody. To było 3 lata temu. Wracałam z warsztatów w Rzeszowie. Albo w Sandomierzu. Wracałam bez bardzo daleka i po warsztatach, oczywiście taką gadułą jestem, że warsztaty się przedłużyły, więc nie zdążyłam. Po warsztatach, tak, w Sandomierzu zjeść lodów o smaku słonego karmelu. Do Poznania pociąg jedzie bardzo długo, więc przez całą drogę mówiłam tylko, gdy tylko opuszczę ten pociąg, w Poznaniu zjem lody słony karmel. Oczywiście pociąg się spóźnił. Lodziarnie zamknięte. Pozostała mi noc i marzenie o karmelowych lodach, koniecznie słonych, ale rano nie zdążyłam, bo wsiadłam do pociągu i pędziłam do Bydgoszczy na festiwal Liter Obrazki. I podczas festiwalu szyłam z dziećmi chrapki na babkę. To są takie pluszowe chrapki, na marchewkową babkę dodajmy. I podczas, ktoś coś powiedział o marzeniu, a bajka nie była związana z marzeniem. I powiedziałam, że tak naprawdę od 2 dni marzę o lodach słonych karmel. Ale powiedziałam to i zaczęłam szyć te chrapki. I pod koniec zajęć podszedł do mnie jeden z panów, który był na zajęciach z synkiem i powiedział, pani Asiu, ja na chwilę wyjdę, bo coś mam bardzo ważnego do załatwienia. Proszę tak zerkać na mojego syna, żeby nigdzie nie wyszedł, kiedy ja jeszcze nie wrócę. Ja powiedziałam, oczywiście mam jeszcze sporo do... No i wrócił ów pan z lodami, pod koniec z pucharkiem, a tam 3 wielkie kulki. Słony karmel. I to była ta kropka, że trzeba wyszeptać. Trzeba wyszeptać, tak, bo ktoś musi usłyszeć, żeby spełnić te nasze marzenia też, nie? Nie możemy ich chować. Pani książki stanowią nieocenioną pomoc w nauce czytania, pisania i ortografii. I czy ma pani może jakąś taką radę dla dzieci, czy też dla rodziców, jak im właśnie pomóc tutaj, żeby nie popełniały błędów, no i też właśnie, żeby chciały czytać i chciały poprawnie pisać?
Z ortografią jest tak, że kiedy prowadzę zajęcia ortograficzne, to na początku mówię, że słuchajcie, nie wolno i nie trzeba uczyć się ortografii. Wtedy staram się nie patrzeć na panie nauczycielki, bo wiem, że będą na mnie patrzyły. I wtedy dzieciom mówię, że jest taka okrutna kobieta, która torturuje dzieci, ale nie szczypie i nie ciągnie za włosy, tylko torturuje ortografią i że to jestem ja i najczęściej wtedy pojawia się taka na mojej głowie peruka, nie moje proste jak druty włosy, tylko burza loków. No i ja zamieniam się wtedy w taką lamelię i poskramiam te ortograficzne byczki z nimi, pokazując dorosłym, że ortografii, zresztą tak samo liter, uczę się przy okazji. Mm-hmm. To jest moje ukochane sformułowanie, dlatego, że mam się z dziećmi świetnie bawić. Mm-hmm. A nie ich stresować. A one potem, ta definicja, czy regułka, jak to nazywają w szkole, ona po prostu wpadnie. I ostatnio miałam takie zajęcia, które, bo w byczkach Weroniki, to Weronika się boksuje z tymi ortograficznymi błędami, to na przykład jest opowieść o panu Pierożku albo o kustce, która skracała i jest cała bajka, potem jest teatr i potem albo jest takie opowiadanie, to w innej książce, ale też ortograficznej, o tym, i to jest też trochę bajka o inności, że była sobie mucha i był sobie duch. I tata duchowi opowiadał bardzo złe rzeczy o muchach. My też czasami tak robimy, że kogoś nie znamy, ale już od razu uprzedzamy, ale pani Marysia jest. No i to samo robiła mama muszce, opowiadała same złe rzeczy o duchach. No, że są okropne, że przychodzą przez ścianę. No i z dziećmi jednocześnie się bawię, że jak opowiada duch, no to opowiada się to jeszcze mucha, bzzz. Przemycam kilka rzeczy jeszcze o samych duchach, o samych też muchach, ale potem spośród dzieci wybieram ducha i muchę, daję im kukiełki, a ja trzymam groszek zielony. I owa mucha z owym duchem spotkali się na polu, na którym rósł groszek, a że ona nigdy nie widziała ducha, on nigdy nie widział muchy, bo rodzice zdjęć nie pokazali, no więc podeszli do siebie miło. I kiedy on zobaczył, że ona biedulka nie może z tego strąka wydobyć tych malutkich groszków, to powiedział, ja chętnie pani pomogę. A wtedy ona, jak dostała pierwszą zieloną kulkę, powiedziała, pan jest takim dżentelmenem, ma pan bardzo dobre wychowanie. A on rzekł, bo my duchy przyjęliśmy takie wychowanie. No i wtedy muchy, duchy dowiadują się, że tu jest ta niepokojąca postać obok i mówię dzieciom, że teraz powinno być głośne. A, tak, wszyscy krzyczą przerażenie. I dzieci już próbują, ja natomiast muszę zrobić tak, żeby one w tym bezruchu zastygły. I wtedy mówię, nie, słuchajcie, wydarzyło się coś przedziwnego. Bo mucha spojrzała na ducha, duch spojrzał na muchę. I oni się w sobie, i wtedy mam ukryte wielkie czerwone serce, i mówię, że oni się w sobie zakochali. Kiedy jest to w czwartej klasie, to rzeczywiście jest salwa od razu śmiechu, bo tutaj jest chłopczyk, to jest dziewczyna. Więc są przedziwne potem, przemiłe historie. I nagle mówię, słuchajcie, on nie mówi do niej, ty mucho, tylko ty muszko, ona mówi ty duszku. Nie mieszkają już w domach, tylko jest wielki dach, daszek, ma groch i groszek, ma kielich i kieliszek podczas ich ślubu. I mówię, słyszycie? Kiedy będziecie słyszeli hy, a potem ono się w tym drugim wyrazie zamienia szy, to na pewno jest CH. I przez tę bajkę, przypuszczam, że wszystkie dzieci będą wiedziały, mucha, że wszystko, co było w tej bajce, ma, bo chy wymienia się na szy. I tę wiadomość taką, właśnie tą regułkową, tę regułkową mogę im powiedzieć w ostatniej chwili, ale i tak będzie sama zabawa. I przyjemny czas spędzają dzieci. I na pewno to zapamiętają, bo jest to taka historia i tak podana, że na pewno... A kiedy jest hrabina i hrabia, czyli już to inne chy, to mają też... to robi z dziećmi wielkie peruki, że przy stole, przy którym siedzi hrabia i hrabina,
trzeba mieć wielkie peruki. Mhm. I stoły wtedy przykrywam szarym papierem. Są oczywiście herbatniki, jest herbata, a dzieci potem dostają czarne flamastry i mogą te wszystkie wyrazy zapisać. Mamy świetną ucztę. Ja pamiętam kiedyś zatelefonowała po takich zajęciach do mnie pani z... A miałam z dorosłymi, nie z dziećmi. Jedna z pań nauczycielek, która powiedziała: pani Joasiu, u nas jeszcze był Harry Potter i higienistka przed tym, czyli do tego stołu z hrabią i hrabiną zaprosili kogoś jeszcze. No i na tym to polega. W szkole powinny dzieci no po prostu się świetnie czuć, ale będzie to tylko pod warunkiem, że tak samo będą czuli się dorośli. I nauczyciele, nauczycielki, i ale rodzice. Wydaje mi się, że lubi pani pracę z dziećmi, prawda? Nie. Uwielbiam. Znaczy, to jest taki, to jest właściwie taki robot, który napędza. Ja po spotkaniu mam następnych no kilkadziesiąt przynajmniej pomysłów. Czasem na coś śmiesznego, ale czasami na te no ich problemy, których się na przykład mnóstwo pojawiło choćby teraz z zamknięciem. Ja miałam duży problem, ja, Joasia, z początkiem zamknięcia szkół, dlatego że dostawałam, właściwie nie ja dostawałam, tylko dostawała Cycylka około 100 listów dziennie od dzieci. Tak? I to było bardzo przyjemne do momentu, kiedy były to, że proszą, żeby Cycylka coś tam miłego powiedziała, albo po prostu napisały, co robiły, albo przepis na babeczki. Ale kiedy mówiły o jakiejś już przemocy w rodzinie, czy o tym, że sobie nie radzą w szkole, czy to nie wiedziałam, jeżeli to pisał ktoś zupełnie obcy, którego nigdy nie spotkałam, to nie wiedziałam, czy to jest ten moment takiej złej chwili, którą mamy, a już jest wszystko dobrze, zanim ja ten list odczytałam, czy to jest poważniejszy problem, jak teraz napisać do tego dziecka, żeby ono jeszcze, jeżeli tam rzeczywiście coś dzieje się, żeby ono po raz drugi tak napisało, nie wchodzą też kompetencje dzieci, ale być może ratując te dzieci. I pamiętam, że po tych pierwszych takich 6 tygodniach to rzeczywiście usiadłam na dywanie i zaczęłam płakać, bo te wszystkie emocje były już, no ich było już tak dużo, że sama nie mogłam sobie z nimi poradzić. Dzieci widocznie traktują panią jak bohatera. Cycylkę. Cycylkę. Myślę, że Cycylka jest... Utożsamiają po prostu z postacią pewnie też z bajek. Nie traktują w sumie jako dorosłej osoby, albo dorosłą, ale pozytywną osobę, nie? Która po prostu nie zrobi im krzywdy. Tak. Jeżeli zdobywają się na taką szczerość i taką otwartość, to myślę, że tak. A to jest cudne. To jest cudne. Do gąski też piszą, ale zupełnie inaczej, bo jak coś przeskrobią, to gęś jest po prostu, która cały czas tutaj siedzi i jest wyjątkowo, wyjątkowo. Ja myślę, że w tym cudnym nastroju bardzo serdecznie pani podziękujemy, życząc kolejnych wspaniałych spotkań z dziećmi, już teraz nie... Z dziećmi przede wszystkim i takich na żywo spotkań. Oczywiście też serdecznie zapraszamy tutaj do nas. Już też na żywo i właśnie w większej grupie naszych czytelników. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Rozmów nigdy za dość. I to jest chyba coś najważniejszego, co chyba teraz doświadczyliśmy, czego nam brakuje. A ja życzę wszystkim, i małym, i dużym, żebyśmy znowu mogli się przytulać. No. Bo tego chyba nam wszystkim bardzo brakuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję. My również dziękujemy.